Przebieg epidemii koronawirusa w Suwałkach w jej pierwszych tygodniach naznaczony był nie tylko licznymi ograniczeniami, ale i dużą dozą obaw. Ogniska zachorowań w placówkach medycznych i opiekuńczych na terenie kraju zbierały tragiczne żniwo. Wręcz wzorcowo postępowano w suwalskim szpitalu psychiatrycznym. Pracownicy tej placówki, ale też i pacjenci mogą czuć się naprawdę komfortowo. Jak nas poinformowała Bożena Łapińska, testy obu grup są przeprowadzane stale. W szpitalu od początku kwietnia każdy pacjent nowo przyjęty ma wykonany test. W oddziałach terapeutycznych, czyli oddział nerwicy, oddział terapii uzależnień i personel i pacjenci są po testach genetycznych. Czyli każdy turnus, który się zaczyna na przykład w oddziale nerwic, tam gdzie pacjenci przyjeżdżają do nas z całego kraju, tam mamy wykonywane testy genetyczne. Pacjent po takim pobyciu w oddziale przejściowym, czyli tych dwóch dni oczekiwania na test genetyczny, dopiero po wyniku testu, po pozytywnym albo negatywnym, jak, zależy jak to czytać, wyniku testu jest przekazywany w ten oddział do pracy terapeutycznej z personelem. Personel tak samo. Dwa dni czekamy i po wyniku personel idzie do pracy z pacjentami. Dyrekcja zadbała również o pozostały personel. Większość personelu, która na przykład czuje się zagrożona, czy ma jakiś kontakt gdzieś na zewnątrz, ma również wykonywane testy tu na miejscu. Mamy swoje testy i wykonujemy. Tutaj to są te testy serologiczne, które testy 10-15-minutowe, czyli na obecność przeciwciał. Natomiast pacjentom tym z oddziałów terapeutycznych wykonujemy te testy genetyczne. Dodatkowo, pani redaktor, w poniedziałek i w środę cały personel szpitala będzie miał wykonywane testy genetyczne. Już jesteśmy umówieni, już przyjeżdżają do nas grupy i tak to zorganizowaliśmy, że rozłożyliśmy to na dwa dni, co 5 minut pracownik, na dwie grupy podzieleni pracownicy i przez te dwa dni przebadamy wszystkich. Do tej pory w suwalskim szpitalu psychiatrycznym zarówno wśród pacjentów, jak i personelu wykonano setki testów. Żaden z nich nie dał wyniku wskazującego na infekcję koronawirusem, ale jak mówi dyrektorka placówki, nie żałuje na to środków, bo bezpieczeństwo pacjentów i personelu jest absolutnym priorytetem. Jeżeli chodzi o testy te genetyczne dla wszystkich pracowników, te, które wykonujemy w porozumieniu z sanepidemią wojewodą, one są finansowane przez wojewodę. Natomiast te testy, które my wykonujemy swoich pacjentów, my je finansujemy sami w ramach własnych środków. Natomiast testy genetyczne, które są wykonywane pacjentom, tym, którzy są z podejrzeniem, to one są rozliczane w ramach środków z NFZ-u. Tak zwane testy 15-minutowe szpital zakupił sam. Wbrew pozorom, pani redaktor, to nie są, jeżeli chodzi o te testy serologiczne, to nie są takie duże pieniądze, ponieważ jeden test to jest od 40 do 50 zł. Natomiast wykonanie takiego testu w jakiś sposób daje nam obraz dalszego postępowania. Jeżeli test jest ujemny i nie ma żadnych wątpliwości, dodatkowo nie ma objawów, bo tak jakby przyjęliśmy takie dwie drogi przyjmowania pacjentów. Jedna to jest taka droga, że tu wykonujemy testy wszystkim, natomiast jeżeli pacjent jest, pani redaktor, dodatkowo ma objawy świadczące o tym, że może się pojawić tam choroba COVID-19, to wtedy mimo testu serologicznego dodatkowo wysyłamy jeszcze test genetyczny. Na tym jednak nie koniec. Nam się udało tak jakby zdobyć też pieniądze, wie pani, od marszałka na przebudowę izby przyjęć. To mi bardzo, bardzo ułatwiło życie w szpitalu, dlatego że nasza izba przyjęć była takim wąskim gardłem. Myśmy mieli jedno wejście do izby przyjęć, do szpitala głównego i obok do izolatki. My wszystkich pacjentów od początku kwietnia, wszystkich przyjmujemy przez izolatkę. Nie ma zwykłych przyjęć. Czyli tak jakby każdego pacjenta traktujemy jako potencjalnie zakażonego. Przyjęcie takiej drogi sprawia, oczywiście my nie dajemy tego odczuć pacjentom, mamy specyficznego pacjenta i trzeba tak jakby bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Niemniej jednak, jak ta procedura jest jasna od początku i pacjent wie, że najpierw jest rozmowa przez telefon, domofon, to przeprowadzamy z nim taki wywiad dotyczący objawów, ewentualnych wyjazdów za granicę, ewentualnych kontaktów z osobami zakażonymi czy z osobami z kwarantanny. I my taką ankietę przeprowadzamy, pani redaktor. Jeżeli my na pytania w tej ankiecie uzyskujemy wynik negatywny, zapraszamy pacjenta do przyjęcia w strefę zieloną. Bo są trzy strefy w szpitalu, czerwona, pomarańczowa i zielona.
Czerwona to jest ta, gdzie przyjmują pacjenta z podejrzeniem, czyli z objawami. Pomarańczowa to jest ta, gdzie się pracownicy przebierają. I zielona, gdzie przyjmowane jest pacjent, przyjęcie pacjenta jest standardowe. Przybudowa izby przyjęć pozwoliła nam na uruchomienie drugiego wejścia, więc my, jeżeli mamy pacjenta podejrzanego, to my kierujemy go zupełnie odrębnym wejściem, izolowanym, tam gdzie są zainstalowane kamery termowizyjne i tam pracownik nie musi co chwilę wchodzić, temperatury mierzyć. Bo my widzimy, ratownik izby przyjęć, on widzi przez kamery termowizyjne, co się dzieje w tych izolatkach. W szpitalu wydzielono także strefę dla paczek przekazywanych pacjentom. Każdy pakunek trafia tam na 24 godziny i stamtąd dopiero do pacjenta. Prócz 100 tysięcy złotych na zmiany w izbie przyjęć, szpital dostał również 80 tysięcy na zakup środków ochrony osobistej i tych tutaj nie brakuje, a zapasy są uzupełniane na bieżąco. Ja nie mogę pozwolić sobie na to, żeby mi czegoś zabrakło w szpitalu, czyli cały czas mamy zapas środków, płynów, kombinezonów. Jak twierdzi dyrektor Łapińska, to, jak dzisiaj funkcjonuje szpital psychiatryczny, to żaden wyczyn. Jej zdaniem wystarczyło wprowadzić nieco zmian organizacyjnych i zmienić nawyki. Ustalone standardy i procedury są znane, jasne i bezwzględnie przestrzegane. Bożena Łapińska podkreśla też zasługi swojego personelu. O pracownikach mówi wprost. Spisali się na medal w tym okresie i spisują się dalej. W sąsiedniej placówce, w szpitalu wojewódzkim, również zapytaliśmy o testy personelu. Otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź. Pracownikom szpitala zostało zleconych 8 badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Badania wykonano na podstawie zlecenia dokonanego przez lekarza izby przyjęć oddziału chorób zakaźnych.